Ja się nazywam Damian Dziaszyński i pomysł był ogólnie taki, żeby zrobić tutaj, tak jak macie Państwo w tytule, czyli dźwięki średniowiecza. Ogólnie bardziej chodzi o wczesne średniowiecze, ale postaramy się tutaj oddzielić na przykład średniowiecze wczesne od późnego, podzielić na to, co mamy udokumentowane, że zostało tutaj znalezione. Na przykład też wesprzeć się na etnografii i spróbujemy otworzyć to, co mogło być też tutaj na ziemiach polskich, nie? Bo powiedzmy, państwowości jeszcze jako takiej we wczesnym czy nawet w późnym średniowieczu nie było, ale teraz przeczytam Państwu jedną rzecz, którą sobie to wypunktowałem. I to jest zdanie według żywota świętego Stefana. I to jest rok 969-1038, nie? Czyli tak powiedzmy koniec X, początek XI wieku. I teraz o co chodzi? Zdanie brzmi tak. Przy wtórze skrzypiec, organów, bębenków i lutni utwierdzać przyjaźń mieli król Węgier i Mieszko I. Spędzany przez księcia ruskiego czasu na piciu wina przy okampaniamencie kęśli piętnował Nestor. I teraz tak. Mamy tutaj wspomniane organy, skrzypce, lutnie i właściwie to wszystkie te trzy rzeczy są nieprawdą. W sensie instrumentów takich wtedy w końcu X wieku, początku XI wieku jeszcze nie było. Takich jak lutnia, takich jak organy, takich jak skrzypce. I teraz chciałbym się tylko zastanowić chwilę, więc dlaczego tak jest spisane? Dlaczego w X wieku wspominałem instrumenty, które były w wieku XVI już wspomniane. Czy my Polacy po prostu tak wyprzedzaliśmy całą tą naszą tutaj sąsiednią Europę? Otóż nie. Zazwyczaj jest tak, że nie możemy do końca być pewni, czy dane źródło, tak jak to na przykład, to powiedzmy X wieku, czy ono jest wpisane w tym X wieku, czy na przykład zostało wpisane troszeczkę później. I bo zazwyczaj było tak, że jak już późniejsi kronikarze, zazwyczaj to byli jacyś duchowni, czy tam jacyś na przykład muzułmańscy kupcy, niewolników zazwyczaj, to po prostu oni pisali przeszłość w sposób, jaki oni sami rozumieli, nie? Dlatego na przykład można zobaczyć podanie takie, w którym piszą duchowni, że tutaj na terenie Szczecina czczono Boga Plutona. No ten Bóg Pluton raczej tutaj z Rzymu aż też nie zawędrował. To po prostu chodziło o bóstwo takie chtoniczne, które miało takie same przywileje. Więc po prostu oni jako już z tego kościoła rzymskokatolickiego przystosowani byli do po prostu tej rzymskiej nauki, kultury i tego, co potem zostało. Oni tak opisywali te ludy, które tutaj później powiedzmy nawracali. I tyle mamy z tego. Chciałbym, żebyście Państwo byli świadomi tego, że to nie jest zawsze tak, jak się pisze, bo... I teraz, co to mogło być? Co to mogło być na przykład, jeśli chodzi o lutnię, nie? No to mamy lutnię, taką klasyczną lutnię. Wygląd jak najbardziej średniowieczny. Mało tego, ona pochodzi ze średniowiecza, tylko że z bardzo późnego średniowiecza, a w zasadzie jej schyłku, czyli tam XV wieku. Więc jeśli opisywał to kronikarz, który miał na myśli lutnię, no to co on mógł mieć na myśli? No on mógł mieć na myśli bardziej instrument tego typu, czyli gitarne. One się różniły tym, że ta była po prostu żłobiona w całym jednym wielkim klocku drewna. I była dużo mniejsza, była dużo bardziej cicha i po prostu dużo bardziej ograniczone było jej brzmienie. Postaram się coś zaprezentować, tylko że tutaj mam zastosowane takie struny, jakich faktycznie używano. I teraz w każdych instrumentach, w których to się pojawi, na potrzeby tej dyskusji sobie powiedzmy to raz, a dobrze. Jak je przyniosłem z dworu tutaj, to się wszystkie rozstroiły, nie? Więc będę takie po prostu próbki jakichś mniejszych dźwięków, ale też nie jestem wirtuozem na wszystkich instrumentach, które tu prezentuję, jestem drugim, także proszę mi wybaczyć, nie? No i nasza lutnia.
tak mniej więcej mogło coś takiego brzmieć, nie? Czyli te dźwięki typu tylko powiedzmy trzy, albo czasami dwie struny. Dużo bardziej cicha, no bo oczywiście jest dużo mniejsza i ten dźwięk ze względu na te struny naturalne jest też dużo bardziej taki ciepły i naturalny. Miałem przygotowane coś takiego, że Państwu pokażę te struny, żebyśmy sobie wszyscy tym jakoś ten aranż sobie już podarujmy, bo to obostrzenia i nieobostrzenia, nie? Także, jeśli powiedzmy chodzi o lutnię, to mogło chodzić o coś takiego, albo o coś, co się nazywa kantele i nie zdążyłem tego jeszcze zestrunować, ale to jest instrument taki typowo słowiański, jego większe wersje. Ten jest akurat z Gdańska, nie? Wykopano w Gdańsku taką, powiedzmy, sam dół tego instrumentu. Wielkie, większe wersje znaleziono w Nowogrodzie, gdzieś tej wielkości. I to brzmiało tak dosyć podobnie. Pokażę Państwu mniej więcej. Na instrumencie podobnym. I tutaj już są struny. Jeśli są to trzy dźwięki, to tam dużego zakresu nie mamy, ale już śpiewać do tego możemy, czy już możemy przy tym jakoś... Już jakąś tam prymitywną muzykę możemy tworzyć, już się bawić przy tym też można, nie? I tutaj są struny z końskiego włosia znowu zrobione, bo czasem jest tak, że te jelito, które jest preparowane, ciężko, żeby się zachowało gdzieś tam w ziemi przez dłuższy okres czasu, czy nawet gdzieś tam bardziej na zewnątrz. Bo to jest jednak jelito, to jest naturalne białko, które jest preparowane na chwilę, żeby te warunki atmosferyczne go jakoś tak bardziej nie zjadły, nie? I jeśli instrument nie ma żadnych, ten znaleziony nie ma żadnych strun, to wszyscy muzycy czy tam muzykolodzy automatycznie wpisują, że miał on struny jelitowe, nie? Właśnie to jest jelita, które tutaj Państwu przedstawiłem, sobie zobaczycie z bliska, to one są takie, jakby to powiedzieć, jak ta owika, w którą jest kiełbasa zapięta, po prostu taki kolor łatwo naturalny, bo to się tak, w taki sposób się to utlenia, nie? To są naturalne jelita, które po prostu są zwinięte, jelita z barana, muszą być z barana, mogą być ewentualnie z kozy, bo to widać gdzieś tam w Grecji, Grecy, pasterze, kóz. Po prostu one są bardzo długie, są bardzo cienkie, nie ma z tym dużo pracy, nie? Ale one się rzadko kiedy zachowują w instrumentach, praktycznie nigdy się nie zachowują, więc automatycznie ludzie je przypisują. A na przykład na terenach polskich większość instrumentów, które się zachowała, tu gdzieś w tych kopkach były po prostu resztki tego włosia, nie? Także też należy uznać, że bardzo prawdopodobne, że tutaj to było bardziej popularne, nie? I teraz z Polski mamy też niedaleko, powiedzmy, do Skandynawii, bliżej mamy niż na przykład Grecja czy Rzym. I te skandynawskie liry ma się, to była skandynawska, bo chciałem pokazać podobieństwo i jak to mniej więcej brzmi, ale to była skandynawska i właśnie te skandynawskie do dziś mają używane struny z włosia, nie? No i teraz co tam dalej było? No, skrzypce. Te, mówimy cały czas o tym artykule, który Państwu przeczytałem, nie? I tam były wymienione skrzypce. I co jest ciekawe, w XI wieku, już to jest według spisów źródeł przez Aleksandra Brücknera, to już w XI wieku, właśnie też koniec X, początek XI, wspomina się w łacińskim podaniu słowo skrzypcze. Ono dokładnie tak brzmiało, skrzypcze, nie? No i teraz znowu, skrzypce, jako takie skrzypce, to jest XVI wiek, nie? Ten rozkwit. Skrzypiec to jest Amati, czy później Stradivari, nie? To jest wszystko gdzieś tam w tych czasach. Później były te skrzypce barokowe i później już te skrzypce, które mamy współcześnie, nie? I teraz o co chodziło z tym skrzypcze? Czemu to jest wspomniane 500 lat wcześniej? No i prawdopodobnie chodzi o to, że ta nazwa skrzypcze chodziła tylko po prostu o instrument, który skrzypiał, nie? Który wydawał po prostu taki skrzypiący dźwięki. Teraz dużo jest takich podań, że to były polskie skrzypce. Nie wiem, czy się Państwo kiedyś zetknęliście z taką informacją, że były polskie skrzypce. Że prawdopodobnie, to jest akurat chyba z Wikipedii, ale też w książkach po prostu nie mogłem tego na szybko znaleźć. Skrzypce te właściwe pochodzą od naszych skrzypiec polskich, nie? A skrzypce polskie to jest nie wiadomo co. Właśnie tak to bywa. No i ludzie teraz często podają, że skrzypcami polskimi jest tak zwana suka bułgarska, nie? I
tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie się cofnąć tak długo, tak daleko, jak sięgają, po prostu jak sięga istnienie tej suki, nie? Takie znaleziska dotyczące tej suki to jest dopiero XIX wiek, nie? Pokażę Państwu więcej, jak to uczyniono. I tutaj się na suce gra, nie wiem, czy tam ktoś z Państwa kiedyś tym się spotkał, ale gra się na tym techniką paznokciową, o tym jeszcze za chwilę sobie powiemy, nie? No, ale... No więc to jest też brzmienie właśnie na tych naturalnych strunach. To jest rekonstrukcja taki najwcześniejszy, którą znaleziono, więc pokażę Wam różnicę, bo to jest taka, powiedzmy, rekonstrukcja tego, co faktycznie mogła reprezentować, czyli brzmienie dosyć ciche, dosyć płaskie i pokażę Państwu tą już bardziej współczesną wersję. Rodzaj tego, czyli taki powiedzmy liry smyczkowe, tylko
Zobaczcie sobie więcej, jak wygląda. To jest dosyć współczesne yohiko, ale z Finlandii. A nasze, niestety nie zdążyłem założyć na jego strój, bo robiłem je wczoraj, ale zobaczcie sobie zestawienie, jak to było malutkie, nie? Że jeśli już weźmiemy ten pudok, na którym gra, on jest też dosyć malutki i już jakby założyć na kawałek deski, kawałek strun, nie? To w żaden sposób jakoś to specjalnie nie rezonuje. Ale tu właśnie coś takiego mogło być też jako te skrzypcze w X, XI wieku wspomniane. I dzisiaj jeszcze na przykład górale mają te złomcowki podhalańskie, które się mówi, że po prostu oni je chowali kiedyś w rękawie. Chował je takie górale w rękawie, jak tam potrzebował, to sobie je wyciągał i grał. Takie kojarzą Państwo, takie skrzypce, tylko takie płaskie, nie? I że ta tradycja mogła się wziąć też od właśnie takich instrumentów. No, także tak, na pewno instrumenty takie jak ta suka ze średniowiecza czerpały swoje właśnie tam jakieś te, ale raczej to wyglądało w ten sposób. Raczej to był po prostu instrument bardzo prosty. Ten się wychodzi od liry bizantyjskiej, gdzieś tam z terenów Bizancjum, on albo przez Bałkany, albo przez właśnie Ruś. Szedł sobie i szedł, aż gdzieś mniej więcej zawędrował tutaj. Na terenie Nowogrodu znaleziono ich już nie wszystkawe, ale kilkanaście, nie wiem, czy tam jest 15 sztuk. I one były w większości wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego. Nie, i one tak po prostu nieznacznie się od siebie już były, no i one tak po prostu wszystkie wyglądały. Więc chyba się raczej składał taki zespół z większej liczby tych muzyków, którzy po prostu byli bardziej rozstawieni, żeby było ich głośno, słychać i ważne. I te organy. Organy to już jest w ogóle bardzo współczesny wymysł. Wydaje mi się, że takie właściwe organy to jest dopiero barok. Wcześniej były jakieś takie klawesyno podobne, które po prostu szarpały struny, nie? Czyli ten młoteczek szarpał strunę, ale już później organy, no to były te takie wdęte, że były ten miech, była ta piszczała i to wszystko. No i takiego czegoś na pewno nie było we wczesnym średniowieczu i to już nie chodzi o to, że tutaj w Polsce, gdzie powiedzmy te jakieś tam naleciałości gdzieś tam z innych krajów docierały trochę później, niekoniecznie tam, dużo później, nie, to nie jest tak, że tutaj było po prostu wszyscy biegali po trzewach, a już gdzieś tam na terenach Niemiec, to już tam bili się z Rzymianami, nie, a tutaj jeszcze tam czyli rzucali patykami z drzew. No i o co chodzi najprawdopodobniej? Najprawdopodobniej chodzi o instrument, który się nazywał wtedy organistrum. Organistrum to była taka, nie mam żeby Państwu zaprezentować, ale postaram się opisać. To był rodzaj liry korbowej. Wiecie Państwo, jak wygląda więcej lira korbowa? Teraz ona też ma taki kształt jak skrzypce, lub jak lutnia, nie? Po prostu ma dużo tych strun. Wczesne organistrum, które gdzieś tam też w XI wieku o tym nie tyle co piszą, co jest płaskorzeźba wykonana w pewnym kościele, chyba we Francji. I to organistrum było instrumentem takim, no, że jeszcze dłuższym niż ten stół, gdzieś takiej długości był to instrument. I polegało to na tym, jeśli Państwo sobie kiedyś zobaczą, ten organistrum na czym polegało, to po prostu jeden człowiek siedział i kręcił tylko tą korbą, a drugi z drugiego końcu, tak jakby nie wciskał te klawisze, tak jak dzisiaj ludzie, że korbowe, tylko one tam wystawały i on je wyciągał do góry, nie? I dlatego ta nazwa organistrum organy, bo po prostu ten mechanizm był taki złożony, że potrzeba było dużo tych organów nabudować, żeby to wszystko grało, nie? Więc organami mogli nazywać albo te organistrum właściwe, ale to też nie są te tereny, albo nawet jakąś prymitywną lirę korbową, którą zabrałem, ale i tu nie widzę. Może się znajdzie. Prymitywna lira korbowa to była po prostu taka drewniana skrzyneczka, też z korbką i ona miała tam na sobie te trzy struny. Także to trzeba mieć na uwadze, że jeśli opisują średniowiecz lutnie, to raczej jest to szarpany, malutki instrument zwany giterną. Mało tego, giterny, które się ostały, czy tak powiedzmy nie na malowidłach, czy na freskach, bo jest tego bardzo dużo, ale te giterny, które się zachowały, to zachowały się trzy. Jedna jest w kościele we Francji, druga jest w Norymberdze, w zamku Wartburgów, a trzecią znaleziono w Polsce, w Elblągu i to, jak by to ładnie powiedzieć, w drewnianej Sławojce. Tam na dole po prostu, nie wiem,
chyba dokonywali jakichś tam archeologii, się przekopywali przez to, co tam było i w końcu się dokopali do instrumentu. Bardzo podobny był do tego i miał takie tutaj typowo pruskie zdobienia, takie baby, jak sobie tam Państwo pojedziecie na Pomorze, to tam są często kamienie z namalowanymi takimi, takimi prymitywnymi bardzo formami twarzy. Znaleziono dużo rodzajów fujarek i piszczałek. Chyba też gdzieś tam kilkanaście sztuk tego znaleziono. No i o fujarkach i piszczałkach jest o tyle problem, że często na przykład zachowuje się ten element, ten, który tutaj jest tym całym mechanizmem, który nam służy do tego rozszczepiania dźwięku. Bo jeśli znajdziemy ten mechanizm, no to mamy wtedy pewność, że to była fujarka, czy to była piszczałka, nie? A jeśli znajdziemy ten fragment bez niczego, to po prostu stwierdzimy, że to jest kawałek patyka i tyle, więc raczej było tego więcej, ale po prostu odważnie ktoś tego wszystkiego nie kwalifikuje jako piszczałka. Bo najstarsze datowanie piszczałki prostej, pokażę Państwu mniej więcej jak to wyglądało. To jest Quena, to jest współczesny z Ameryki Południowej instrument, ale zobaczcie, że on nie ma takiego całego mechanizmu, tylko z tym okienkiem, z tą wypustką, nie? Nie ma tutaj tego wszystkiego. Proste po prostu jest tutaj na cięcie, nie? No i teraz tak, to po co tak skomplikowana forma, jak on może zagrać, nie? Może na tym to ja jestem głównie słaby. Flet ten
barkowy tak naprawdę, no to jest po prostu ciągłość nieprzerwana od tam tego, powiedzmy, neolitu. No, czasami jest tak, że tak jak tutaj są te dwie dziurki, to czasami jest tak, że tych dziurek w ogóle nie ma. Nie wiem, czy się tutaj Państwo spotkali się z tymi fujarami. Że my też znajdziemy, zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda, znajdziemy też na przykład ustnik i teraz znaleźliśmy tylko ten fragment. I pytanie, czy to mógł być taki flet, który miał tylko dwie dziury? Czy to mógł być taki flet, który tych dziur już ma sześć? Ten mechanizm nam tutaj pozostaje ten sam i gra się już zupełnie inaczej. Jest oczywiście tylko ta dziura tutaj wylotowa. I na terenach Karpat i na Łękowszczyźnie gdzieś tam takie jakieś etnograficzne jeszcze pozostałości są. Tam na przykład opisuje to Kazimierz Morzyński w swojej książce Kultura Ludowa Słowian i na tym właśnie, jak to mogło brzmieć i jak to mogło wyglądać, to co Państwu pokazuję, to się później już wzorowałem na tej książce Kultura Ludowa Słowian. Ta pierwsza to jest Mity, Kult i Rytuał, która Kamila Krajkowskiego. Bardzo polecam, bo ona pokazuje to wszystko w świetle takiej obrzędowości wierzeń i magii tego wszystkiego, nie? Że na przykład instrumenty były niektóre używane podczas rytuałów, jak... Ja to symuluję tutaj. O! Coś takiego, to się nazywało tarło i to był instrument właśnie od bardzo dawnych czasów, który po prostu podczas obrzędów on tam miał jakieś swoje takie... nacięte, albo były nacięte otwory, albo na przykład używano połowę szczęki krowy i jakąś tam drugą kość, żeby to po prostu nam w ten sposób się tam i tarło jedno do drugie. I teraz czemu się mówi, że to jest obrzędowy instrument? Ano bo często się wykopuje jakiegoś grup jakiegoś tam kogoś, kogo uważamy, że to był jakiś szaman, czy w naszej, jak to powiedzieć, tam historii typu albo żerca, czyli ten kapłan, który się kontaktował z bogami, albo wołch, takie jest podanie, wołch to był taki, który się zajmował wołchowaniem, czyli wróżeniem i takimi rzeczami. I po prostu, jeśli wskazują na to dowody, że ten znaleziony tam osobnik był kimś z rodzaju kogoś, kto się paramagią albo rozmawia z bóstwami, perunami, weletrami, to często miał przy sobie właśnie albo takie tarło drewniane, ponacinane z drugą kostką, albo po prostu właśnie ten fragment całej żuchwy szczęki. I po prostu uważa się, że to był po prostu bardzo jakiś tam rytualny instrument, który dodało tego całego, całej tej mityczności w tym wszystkim. No i teraz tak. Fletów znajdujemy właśnie dużo, tak jak mówiłem, z otworami, bez otworów, czasem tylko ten mechanizm, czasem tylko tę króciutką część. Więc no, do końca nie jestem w stanie powiedzieć, ale no, raczej no, to po prostu brzmiało podobnie, nie? Czyli że można było grać albo na niższym tonie. Albo na przedęciu, tylko uwaga, bo to może boleć w uszy. Moc mają taki instrument, pomimo iż tego iż rozmiarów są niewielkie. Pokażę Wam jeszcze rekonstrukcję, którą wykonał mój znajomy. I to, on jest z Wolina, to jest według tam pewnych znalezisk, które w Wolinie odkryto, że
jakby spojrzeć tak, no to on w ogóle nie ma tutaj tego mechanizmu do gwizdania, nie? Ale nie wiem, czy już widzieliście go, czy go obróciłem, czy nie, ale... Ale gra, bo ten mechanizm ma po prostu na dole, nie? I takie coś się znaleziono... Znaleziono, no po prostu na Polinie znaleziono dużo dętych instrumentów, tam dużo osób działa, robiących dętych instrumenty, robią tego wszelakie rodzaje. Ale mam taki jeden ciekawy instrument, chciałbym Państwu pokazać. On jest właśnie też według kultury ludowej Słowian, właśnie Kazimierza Wątrzyńskiego i znaleziony po prostu na terenach tej Słowiańszczyzny, tej i gdzieś tam dookoła. Teraz o co chodzi? Jak mamy proste źdźbło trawy, to sobie możemy je tutaj włożyć i ono nam tam zagra. Nie umiem tego zrobić, więc nie będę się tu kompromitował. Dlatego, jak ktoś nie umiał tego zrobić, to mógł się wykazać sprytem i sobie zrobić do tego obudowę. I teraz, posłuchajcie, jak to brzmi, do siebie specyficznie. Mały niepozorny instrument, ale możliwości ma duże, bo ma bardzo szeroką skalę i nie trzeba go jakoś tam powiedzmy specjalnie przytrzymywać. Brzmi to dosyć śmiesznie, ale... fragment i wsadza się drugi. I nawet nie trzeba drugiego dorabiać, bo jak się tu dołoży tą membrankę, no to ona już się nam dociśnie. Był taki rodzaj prostego oboju czy klawiatu, ale coś tam z tego, że można spotkać instrument taki, to jest po prostu fragment, jakby to powiedzieć, trzciny, w którym jest nacięty ten języczek, że jak odmuchniemy, to on nam wydaje właśnie takie trąbkowe, obojowe brzmienie. I można było mieć po prostu na przykład kilka każdej innej tonacji i nazywano to często bąkiem, właśnie ze względu na ten dźwięk przypominający lecącego bąka. I tak, i były robione takie z trzciny, były robione na przykład z kłosów żyta, czyli były wtedy odpowiednio mniejsze. No i z różnych innych rzeczy. Teraz robi się też na przykład z bambusa, nie? Ale raczej bambus tutaj do nas gdzieś tam przez wszystkich czasach nie dotarł. I to jest dokładnie ta sama zasada, czyli to jest ten taki sam bąk, że tak powiem, tylko ma wycięte otwory. I on już jest malutki, ale nam się pozwala bardzo taką ciepłą barwą cieszyć. Szaman i że szamani ci tych instrumentów używali, ale
tutaj się posiłkując tą kulturą ludową słowem, niekoniecznie właśnie musieli je wszystkie ze sobą łączyć, nie? Czyli jak mam połączone, to... To już jest późniejszy taki wynalazek, jak już po prostu chciano stroić bardziej te instrumenty, ale na obszarach różnych są mężczyzny, są ludzie, którzy po prostu na przykład trzymają je w ten sposób i to już na tym gra wtedy ciężko, po prostu wymaga wprawy, ale jakiś tam miał zestaw tych piszczałek i do każdej piosenki sobie mógł tam... I tu są dudy, nie? Czyli to, co się u nas nazywa kobzą niepoprawnie. I teraz dudy są dokładnie tym samym, czym jest ten obój taki prosty, nie? Czyli te prymitywne dudy miały dokładnie właśnie taki strojek ucięty i on był wsadzony w odpowiednią oprawkę, zaraz Państwu pokażę. I w tej odpowiedniej oprawce po prostu to było, im jest to większe, tym to jest bardziej basowe, głośne i po prostu sobie to dopasowywano. Robiono taki worek, wkładano w to takie dwie, po prostu, jak to powiedzieć, dwie czy jedną takiego bąka, o, bo to bąk dalej się nazywa w dudach ten burdon. I on grał nam cały czas jedną melodię, a te tam grały. I jeśli byśmy chcieli to połączyć, to powiedzmy jedna osoba musi grać na tym, druga na tym. I tak wykombinowano, ale nie ma poświadczeń o tym, że dudy były wykonywane tutaj na terenie wczesnego średniowiecza, ale same dudy już były w starożytności w Imperium Rzymskim, na przykład podczas jakichś tam marszów czy też wypraw wojennych. No i tych dud jest tutaj po prostu pozostało tak wiele rodzajów, tak wiele tego wszystkiego, tej mnogości są, jest jakaś gajda z takim miechem tutaj dodatkowym, dudy białoruskie, dudy podhalańskie i po prostu każda jakaś tam grupka ma swoje jakieś rodzaje dudów. Jest kozioł, jest tam kozioł, jest biały i czarny i to są chyba wielkopolskie, to też są dudy, tylko że się nazywa je kozioł, bo robiono właśnie często to z całej wypreparowanej kozy. I tak historycy mówią, że dudy powstały, nie? Czyli wypatroszyli kozę i tam, gdzie zostały te wszystkie otwory naturalne, tam posadzali piszczałki, nadmuchiwali to i to wszystko tak razem brzmiało. Ja wam pokażę taką rekonstrukcję bardzo pierwotnych dud. One brzmią inaczej niż te, co możecie usłyszeć tutaj. Jedna przewierka, nie? O, i teraz od razu Państwu pokażę, że w tym klarnecie to jest wszystko razem ze sobą zespolone. Nie? To jest tak jakby jedna całość, nie? I tutaj jest ten języczek, który tu tworzy. A tu jest po prostu ten języczek, dokładnie nawet tak samo wygląda, który jest wsadzony w większą oprawkę, nie? I tak jak to brzmi dosyć wysoko, tak ten będzie brzmiał tak. Dużo głośniej. I teraz chciałbym coś zagrać. Ja nie wiem, czy one też coś mi zagrają konkretnego przez te wahania tutaj pogody od wczoraj. Sztandar, więc też takie motywy mocno militarne. No i czy dudy tu były, to się tego nie dowiemy, ale wiemy na przykład to, że w przekazach i podaniach jest taki ludowy, powiedzmy, z ojca na syna, z dziada, pradziada, że zanim wymyślono tutaj te
tą właśnie kozę, czy to tam była świnia, czy później szyto już na przykład tam z wołu, to używano wołowego pęcherza moczowego. Nie? Jakby to obrzydliwie nie brzmiało, on był wyczyszczony, wypreparowany i po prostu on nam robił za ten worek skórzany. I na niektórych terenach jeszcze słowiańskich pozostały do dzisiaj takie instrumenty, które mają ten worek, mają tylko jedną piszczałkę. I ona się z danym ilości wtedy nie nazywa dudy, tylko się nazywa duda właśnie, nie? No i stąd u nas te dudy, czyli właśnie z tego, że to jest ta podwójna wersja. Może nie w takiej formie egzaminu do dzisiaj, ale były takie okaryny robione, na przykład jeśli rośnie sobie drewno i tutaj jest do tego gałąź odrasta, to drążono całe, ucinano to, drążono tutaj w ten sposób i w ten sposób. Tam na przykład wlewano wodę jeszcze gdzieś pod ten mechanizm, że to tak jak ćwierk od ptaków. I też nie ma takich znalezisk dokładnych. Są znaleziska jakichś fragmentów ustników z gliny, bo z gliny często się też okaryny robi. I się wnioskuje, na przykład na Wolinie były takie dosyć bogate zdobione. No ale czy to była okaryna, to nie wiadomo, nie? Ale w każdym razie ludzie już od gdzieś tam pierwotnych czasów mieli zapędy do tego, żeby naśladować ptaki i właśnie takie okarynopodobne jakieś rzeczy robiły i się też gdzieś zachowały po jakichś tych, nie? Także tak. Pan tutaj mówił o progach tych budowli, tak? Że kiedyś tam ich nie było. To znaczy, że kiedyś pojawiły. Że po prostu jeśli... Jeśli tu nie było progów, nie ma problemu, to po prostu człowiek... Ale się nie dzieje, kiedy się tak zaczął pojawiać? XVII wiek. Podania są XVII wieku. To znaczy na przykład są instrumenty ze starożytnego Egiptu, które pokazują taką bardzo długą lutnię i tam są wyraźnie zaznaczone te progi, nawet takie supełki, ale no raczej z Egiptu to do nas nie przeszło. I progi, takie jak rozmawiałem z taką panią z Uniwersytetu w Moskwie, to był właśnie gdzieś XVII wiek i progów nie wymyślono, nie stworzono dlatego, żeby łatwiej było grać muzykowi, bo uważano, że jak muzyk jest dobry, to nie potrzebuje. Tylko po prostu, żeby grać w duecie z drugim instrumentem. Żeby, bo na przykład kiedyś jeszcze było tak, że muzyk z Polski pojechał do Francji, gdzieś tam na przykład XVII wiek jeszcze, no to się okazało, że oni niby się starają tak samo, ale się starają zupełnie inaczej. Ta różnica była inna w nauce i wykonania tego wszystkiego, nie? Więc także, no, tak twierdzą ci po prostu historycy, że one zostały stworzone po to, żeby grać dwa takie instrumenty i grać w duecie, nie? I żeby nie musiał ten muzyk jeden drugiego wysłuchiwać, a ty tu grasz tą tercję taką, ty grasz to tak, bo to nie jest tak, że ten strój jest jeden i tylko jeden, nie? Jest tam równomiernie temperowany, teraz on jest, nie? Kiedyś był uważany za gorszy, był nierównomiernie temperowany, w starożytności był jeszcze pitagorejski i teraz jakby się trzy osoby nauczyły w tych trzech różnych strojach grać, no to one by grały zupełnie co innego, one by ze sobą fałszowały, nie? Po prostu się wiązało po to te progi. I na przykład ten strój pitagorejski, czy ten nierównomiernie temperowany, już nie będę tłumaczył, co to jest tak dokładnie, ale chodzi o to, że one były dokładniejsze. Ten równomiernie się go temperuje, te dźwięki się troszeczkę przycina, że one nie brzmią tak dokładnie, ale można sobie w różnych tonacjach chodzić, nie? Po prostu w różnych skalach i on zawsze nam wyda te same odległości dźwięków. A jak już był nierównomiernie temperowany, to na przykład się ustalało, że my gramy w te, powiedzmy, jakie by to te, gdzie nie było. I tylko w tym deon ładnie brzmiał. Czyli gdybyśmy na przykład, no dobra, ale weźmy się teraz dwa tony wyżej zagrajmy, no to już by się tam wszystko rozjeżdżało, nie? Dlatego ten. No, jakieś jeszcze pytania? No dobra, to co? Ja Państwu bardzo dziękuję. Myślę, że się coś dowiedzieli.